Wiemy z badania poziom wiedzy finansowej Polaków, które cyklicznie jest realizowane przez Fundację GPW i Fundację Warszawski Instytut Bankowości, że tylko 7% badanych uznaje, że ich wiedza na temat inwestowania, giełdy i rynku kapitałowego jest duża lub bardzo duża. Natomiast ponad 60% twierdzi, że ich wiedza w tym zakresie jest mała lub bardzo mała. Polaków powstrzymuje przed inwestowaniem na giełdzie trudna, złożona sytuacja gospodarcza, polityczna, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Żeby dobrze inwestować na giełdzie, trzeba mieć odpowiednie kompetencje. Niestety Polacy w większości jeszcze tych kompetencji nie mają. Dlatego też szkolenie, które będziemy przeprowadzać, ma podnieść kompetencje naszego społeczeństwa, żeby mogli w sposób odpowiedzialny inwestować na giełdzie. Szkoła Główna Handlowa wraz z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych oraz Bankiem Santander już po raz trzeci organizuje takie kursy. Warto poszerzać wiedzę i umiejętności Polaków po to, aby byli bardziej świadomi i potrafili samodzielnie korzystać z instrumentów takie, które oferowane są na rynku finansowym. Właśnie dlatego ten projekt realizowany przez Santander, Szkoła Giełdowa, GPW i SGH jest takim projektem, który zwiększa umiejętności, przekazuje wiedzę na temat inwestowania. Od początku projektu Szkoły Giełdowej przeszkoliliśmy już wiele tysięcy osób. Zarówno takich, które rozpoczynają przygodę z giełdą, jak i tych, które potrzebują tą swoją wiedzę poszerzyć i ugruntować. I właśnie w tym projekcie, który rozpoczynamy właśnie realizować, jest podobnie bardzo duże zainteresowanie. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy 400 osób, dlatego w tym roku celujemy w okrągły 1000, co świadczy o bardzo dynamicznym rozwoju tego projektu. Kurs jest przygotowany dla całego społeczeństwa powyżej 18 roku życia, czyli dla osób dorosłych. Będą dwa poziomy tego kursu. 1000 osób weźmie udział w tym szkoleniu. Myślę, że szkolenie spełni oczekiwania osób biorących udział w tym szkoleniu i po kursie wszyscy będą mogli w sposób odpowiedzialny inwestować na giełdzie.